Bardzo prosta zabawa polegająca na tym, że szereg idzie coraz szybciej, aż ogon się wywróci. Natomiast myślę, że można przez jakąś analogię do tego, jak ta zabawa tam zwana wąż, różnie po prostu zwana, jak ta zabawa wygląda w innych regionach, można też taki wariant z dziećmi zrobić, że tę ostatnią osobę trzeba gdzieś tam dotknąć. I też często robię tak, że na przykład jak się ten ogon wywróci, to potem ogon idzie na początek i ktoś inny jest ogonem, jak ogon się wywróci, to idzie na początek i tak dalej. Nie.